wspiera dodatkowy mechanizm tłumiący słabe sygnały. Steruje przekazem neuronów, również ma charakter kwantowy i znany neuron.
dalej i powiązała się mimo to było z taką świadomości. Zliczyła mnie właśnie ogólnie próbuje utraty świadomości, przy czym ten proces jest odwracany, jeżeli jest dawka nie jest zbyt duża. I między cząsteczkami występują oddziaływania znacznie słabsze niż siły chemiczne, mianowicie oddziaływania motorbosa. Jest to słabe przyciąganie, występujące między cząsteczkami mające elektryczny moment dipolowy. Jest to elektryczny odpowiednik magnetycznego momentu dipolowego będący miarą siły magnesu. Dipoly dopolowe występują w dwóch postaciach, różniących się strukturą przestrzenną. Różnice te związane są z tym, że elektron centralny w położeniu nie zawierającym wody o obszarze. Może zająć jedną osobą w dwóch możliwych położeń. To pokazanie na strukturę tunelu, jaki jest moment elektryczny, czyli na podobnie do przechodzenia od jednej struktury do drugiej. Elektroencefalografu, sygnał elektryczny w różnych częściach głowy badanych.
argument, który Denner formułuje i William Cowling, a który się wywodzi z doświadczenia Kilka i Bocha, prawda? Że jak prowadzono badania nad dziedzicznością i jak pamiętamy z podwójnej rewizy, to cały problem polegał na tym, że były właściwie dwa zespoły, Linusa Pollinga, no właśnie Kirka i Watsona, i rzecz polegała na znalezieniu poziomu, na którym znajdzie się ta jednostka odpowiedzialna za dziedziczenie. Oni postawili na klasę Pollinga, a Linus Polling, którego zawsze oni postawili, nie na ten poziom. No i teraz pytanie jest takie. Kevin daje przykład samochodu, w którym się coś w silniku dzieje i samochód staje. Efektem jest powstanie korek na ulicy. Teraz ten korek na ulicy to jest zjawisko, którego nie da się wyjaśnić tym, że w samochodzie, w silniku jakiś tam tłok się złamał, czy coś się stało. A no i teraz nikt nie twierdzi, że nie ma zjawiska, to na ulicy mówi. A to jest pytanie, czy to jest ten poziom wyjaśniania, na którym my jesteśmy w stanie coś powiedzieć sensownego świadomości? Jak pani zdaniem, no właśnie zwolennicy tego podejścia, czyli mniej Sandero, za bardziej Hamerow, no radzą sobie z tego rodzaju argumentami? Jeśli nie, to dziękuję pani. Proszę państwa.